Kacper, chodź sam. Dobra. Czyli posadzę mi to do kondona. Posadzaj, Kacper, te wędki do kondona. Karol, dawaj te twoje rzeczy. Śpiwór, co może kiedyś chować. Siema, witam wszystkich w kolejnym filmie. Co dzisiaj mogę powiedzieć? Zobaczycie, jest nowy wyjazd. Jedziemy z Adrianem w dwójkę. Jedziemy na Śląsk. Zostaliśmy zaproszeni do małego rekina. Także dzisiaj z ekipą, znaczy jutro tak naprawdę, bo jest godzina która? Godzina jest 21, punkt. To myślę, że koło drugiej w nocy będziemy tam na Śląsku i sobie połowimy. Także zobaczycie, całkiem nowy film w miłym towarzystwie. Myślę, że wam się spodoba, także zapraszam do oglądania. Śpiwór, stołek. Ale dawaj, dawaj, bam, 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 bam. Trzeba jechać. Nowa zasiadka, widzowie, i teraz na tej zasiadce będą zrządzić dzieci. Dawaj, ten kondon, masz te wędki wsadzone. Ja. Kara. Zasiadka czterydniowa. Tak jak słyszeliście, w dzisiejszym odcinku będą głównie rządzić dzieci, bo to dla nich przygotowaliśmy nie dość, że całą imprezę, to i właśnie ten film. Więc witamy was serdecznie na nowym odcinku Małego Rekina. Tutaj się rozwijamy, za mną Sylwek. Powiem wam tak, nastawiamy się fajnie, bo tak mamy tak cztery wędeczki na suma. I postanowiliśmy znowu łapać te sumy legendy, nie? Tutaj jest też z nami też Jacek, Sylwek, gdzie rzucą na karpia. Jest też Dawid, troszeczkę dalej, też go odwiedzimy później, też rzuci na karpia. I przedstawię wam gospodarzy tego łowiska, na którym się znajdujemy. Chłopaki, tu mamy ciasto drożdżowe w wykonaniu mojej córy, od mojej świętej pamięci mamy. Częstujcie się takiego, żeście jeszcze nie jedli. Proszę. Dzięki, skosztujemy. Proszę. Janusz. Mariusz, ale co to za impreza dzisiaj w ogóle? Skąd te ciasto? Co tu w ogóle się dzieje? Mały rekin przyjechał. O, zaraz będzie coś na gorąco, do zjedzenia. Fajne leczo. Pyszotka. Impreza na całego. Jesteśmy na łowisku Skoła numer 44 Pszczyna PZW. Tak, i zaprosiliśmy tutaj ekipę Małego Rekina, aby się wspólnie tutaj razem z nami dobrze zabawili, połapali i pokazali, właśnie, że są tutaj ryby. My wam chcemy pokazać, że jakieś rybki tutaj są. Tutaj na zaproszenie prezesa, na zaproszenie gospodarzy wody pokazują nam, gdzie łowić. Specjalnie nam oddelegowali tylko dla nas na 3 dni, aż to łowisko, taki fragment może z 200 metrów. I tak tutaj jest. Mamy się dobrze pobawić. Już tam z boku widzieliście, szykują do nas jedzonko na powitanie. I wam powiem szczerze, zaimponowali mi. To teraz mi odpowiedz, czego możemy się spodziewać na tej wodzie i na co się nastawiać. Na tej wodzie najwięcej jest zarybiane karpiem. Rekord z tego łowiska z zeszłego roku to niecałe 22 kg karp sazan. Oczywiście no to pływa. Pięknie, to już pięknie. Można tutaj spodziewać dużych amurów. No niestety, zanim wprowadziliśmy górny wymiar 85 cm, to trochę tych amurów z tej wody już wyjechało. Ale też jest tutaj jeszcze kilka dużych sumów w okolicach 2 metrów. I na te sumy legenda przyjechał Dominik. Tam prezes zgodą z Dominem, że są niby wielkie karpie. Sprawdzi się to wyborza pod Pidu, bo tam jest najgłębiej, tam jest 1,5 metra, ale
jak przyjdzie tam sum, to mi to wypłoszę, bo Dominik mu niedaleko zostawię na suma, ale cóż, trzeba próbować. To w skrócie, co wam powiem. Podstawowy włos, wezę bez włosa na kaderigu, ale o tym dowiecie się już w dalszej części filmu, bo przyjeżdża nasza szkółka i będę ich uczył, jak robię zestawy ja, tam reszta chłopaków, PV-eczki. Śledźcie dalej film, będzie to wszystko wiedzieć. Oczywiście trzeba podsypać do łódeczki. Konszocik, kukurydza, podstawa. Nie znam karpi, a na kukurydzę zawsze te karpie wchodzą, dłuższy włos. Żeby nie brałem te tarlaczki takie typowe. 40-50 liczę na tego dużego karpia. Powiem takie pierwsze wrażenie o wodzie. Ma to woda potencjał, zobaczymy co w niej pływa. Bo jak to każdy wie, wędkarz, nie wiadomo co się kryje w tych głębinach. I ja liczę, że jakiś duży karp. Jacek, taki zestaw będzie dobry. Powiem ci, to jeba Wacławik, co? Co? Wacławik, szatanik. Szatanik, co? No, może być na ta woda, czy... Powiem ci, szatan się będzie sprawdzał. I ona to przyjdzie tu. Sylwek myślał, że sam pojedzie na ryby, a to nie jest tak. Jesteśmy my, będziemy żony, jeszcze dojadą dziewczyny, dzieci, czyli rodzinnie. Tak, zawsze lubimy. Adik, dawaj te żywce, jedziemy z tymi sumami. Ale ty jedziesz żywcami. Za chwilę będzie ciemno, Adik. Ty jedziesz żywcami. Czas masz? Bo ja nie mam czasu, ja chcę ryby połowić. Po co tu przyjechaliśmy? Nie, Adik, wiesz czemu? Nie pojadę tym razem? Nie. Bo tak, widzowie mają pretensje o to, że nie występujesz na filmach. Dobrze, ale... I ja zrobię wszystko, widzowie, że go będzie dzisiaj za dużo. A druga sprawa jest taka, że zawsze ja wywożę i się okazuje, że nie biorą, a Adik ma szczęście w rybach, tak żeście pisali w komentarzach. Adik ma szczęście w rybach, więc on wystawił nam boje, on położy nam żywce, a ja wyciągnę rybę. Tak to zrobię. Zrobimy to na opak. Nie. Kończę. Ciach. Klap. Klap. Widzowie, zrobię to na opak. On wywozi żywca i uważa, jutro jajecznica. Nie ważysz was tu gospodarze, powiedzieli gorszą. Nara. Dzisiaj. Na razie. Pływasz. Mój podbierak. Tak? Już, Karol, widać, już. Mor. Dobra, dalej. Spokojnie z nim, Karol. Pierwsza ryba tej zasiadki to jest właśnie taki fajny karaś. No i bardzo się cieszę z tego połowu. Na co ci pobrał? Na 3 białe glizdy. A, no dobra. Wypuścisz ryba? Tak. Dzięki. I na bojki wywieźć, bo tu przyszli swoi z tej miejscowości i powiedzieli mi, kamu wywieźć bojki, żeby chycić tego dwumetrowego suma. A potem se prezes wywozi swoje. Siema, jestem Marek, ksywa Wara. Przyjąłem tutaj na łowisko nasze specjalne Wisła Mała do chłopaków, bo odwiedzili nas z rekina, małego rekina. Przyjąłem im tu pokazać nasze i łowisko, wytłumaczyć gdzie jakie sumy łapać. Jestem tu już łowcą sumów od 8 lat. Największe to 2,16 m. Te mniejsze nie będę godą, no ale takie te miarowe to 140 cm. No i tam już chłop walczy na tej wodzie. Już tam przestawia te wszystkie nasze kurde bojki, nasze, ładnych bojki, nie? A ja no będę kibicowo i będę mógł doradzić co najlepszego. A jakby wyście chcieli do nas przyjechać na łowisko, to chcę wytłumaczyć gdzie i jak łowić te sumy. Tutaj możemy podejść ku wodzie. Powiem wam też dlaczego. Czemu tak jest akurat, jak to widzicie, jest to staw, w którym jakby popatrzeć jest tam pidło, czyli jest to najgłębsze miejsce, można powiedzieć, jak był kiedyś spuszczany, tam jest najpłycej. Jak wiadomo, sum ma swoje sypialnie w głębokich miejscach, wychodząc na żer płynie na płytkie miejsce. A jak są bojki w tym miejscu postawione, to przecież wiadomo, że jak ten sum się obudzi, jest głodny. To pierwsze jak popatrzy do góry, a widzi rybka, no to szczylo tu, nie? A potem idzie coraz to dalej wzdłuż stawu, nie? Dlatego już tam też
kolega, widzę, na płytkę wywozi. Adik! Nie wtasa nam aż ponton obrócony, wiesz? Będzie ci prościej, jak się go obrócisz. No. Ponton! Trzymam za niego kciuki i myślę, że to przyniesie efekty, to wszystko to, co mu powiem, nie? A do czego ją mam zawiązać? Do tego krytnika? Do tego górnego! Adik! Ja bym ci powiedział, Kasia, to może zawiązać, ale tu są dzieci. No tu, do tego. Do tego górnego, Adik! Tu. Ja! Pierwszą wędkę wywozimy już w nasze miejsce i wszystkie winy pójdą na Adika, jak nigdzie złowię. Wszystkie, bo on mi wybił te boje. A tutaj chcę jeszcze powiedzieć tak, będzie Adik winny, jak nigdzie złowię, prezes będzie winny i ten szef od tych sumów. Oczywiście żartuję. To jest wędkarstwo, nie? Wiecie, o co chodzi, nie? Ale próbę trzeba podjąć. Co roku podejmujemy 2-3 próby na 3-dniowe zasiadki na duże ryby. Czyli w tym przypadku zakładamy duże żywce, około 40 cm i cierpliwie czekamy na ryby, a zdarzały się zasiadki, gdzie mieliśmy te ryby, nie będę się już przypominał i chwalił, ale były. Witamy w naszej małej kuchni na łowisku koła numer 44 Pszczyna, w Wiśle Małej. Mamy tu fajny poczęstunek na kolację, na ciepło, będzie ogrzewany na ognisku. Jest to o aromatyczne, pyszne leczo. Zaraz to przełożymy do wspólnego ogara. Proszę o pomoc. Tak. Ojej, jeszcze ciepłe. Uwaga. Jesteś gotów? Już zaciągam, stary. Ale być tam, bo mogę zerwać zrywkę przez przypadek. Aż to naciągnę porządnie. Boga! Jak oni nagrali mi słowa, to jest szacun. Dobry! Popatrz, popatrz, ledwo wyszło. Poczekaj. No dobra, mam ci pomóc? Nie, nie trzeba. Wystawy wywiezione, wszystkie 4 sztuki. Gratulacje do brania. Trzymaj. Zakładamy sobie, fajnie. Ojej, ale to nic. Dobra, to może jeszcze jeden? Nie. Nie, weź jeszcze jeden, załóż. Bo łóż jest ciężki. No, fajnie, opóźnę dnia. Ja myślę, że nie trzeba. Nie, troszkę opóźń może. Szybciej się zagrzeje, bo dzieciaki wszyscy są głodni. Tak, dobra. Chwileczka, zamieszamy. Brzuchy będą pełne. Kiełbaska super, pikantna. Takie gęste, jak powinno być. Tak jest, mięsko. To jest taka gęsina. Wszystko jest. To jest ta gęsina, ja tak lubię. Treściwe i to musi być. Tak. Moja córa do 12 w nocy to ważyła, żeby dzisiaj rano to przywieźć gorące. Dałeś? Żeby nam troszkę żołądki. To ja proponuję tak. Się nie przykleiły. Nie mi się to chytają, nie? Ja? A my się to zjemy. Okej. Okay. Mamy tutaj leczo, ale wszystko. Czyli wszystko, co się da zmieścić do gara, uważyć i zjeść. Nie ma. Nic. Chodźcie, mam robaki do jedzenia, żartowałem, chodźcie, pyszne jedzonko jest. Dobrze, już idziemy. No, który głodny? Zapraszamy do stołu, który pierwszy dostanie najwięcej? Lecimy. No, postartuję. To jest danie dla chłopaków, najpierw dzieci. Ważone do północy, potem starsi. I nie pijcie już więcej. Jeszcze dwa. Ja, no, tym mniejszemu nali tak
drmieni trochę, bo on tak dużo nie zje. Jacek, Jacek! Jagoda! Bo braknie, chodźcie! Chodźcie! Nawet ją usłyszałek. Tak jest, proszę, biseczka. Chlebek. Nie, to narytowane. Częstujcie się, ja będę tutaj lał. Wow! Pięknie to wygląda. Smacznego. Proszę. Dziękuję. Nalej młodemu. Cześć, wyciągnę. Co? Karpi. A, młody ciągnie karpie. Ja? No. Tarczę czy jeszcze? Teraz to oni poszli tak dalej. Jak będziesz chciał, to przyjedzie jeszcze, dobra? Jacek prowadzi live'a, więc trzeba mu zanieść troszkę jedzonka, żeby nie był głodny. Co? Jacek, jest ci jedzonko, zobacz. O, a zobacz. Ja bym musiał przyjść. Zobacz, o. Zobacz. Jest okej? No to dobrze. Siemano. Możesz to czym jeść, czy nie możesz łyżki? Jak mi przyniesiesz, to było zajebiście. Ja jeszcze co ci mu przynieść? Młodo ziołcha. Młodo ziołcha. Żartuję. Killer, ty chcesz? Młodo tak ziołcha? To pij z tego, bo nie ma łyżek. Mą łyżka, weź ta swoja. No, to weź. Ja to robię na zrajby. Czekaj, czekaj, już mą łyżka do ciebie. Mąż łyżka. Chyba w całości patrz. Ja mu troszkę myczą, jak chcesz. Miałek branie, a powiedział, a, to mnie chyba zacypa robi. Człowiek dzieci obejrzeć, czy śpią, wszystko na ten temat, a idę winko obejrzeć. Wszystko popuszczone, kręca pomału kołowrotkiem, a tu bum, siedzi. I no, chyba poszło zacyp. Bo szczytówką cały czas szarpie. Za chwilę będzie ponton, będziemy obejrzeć. Chyba w zaczepie jest. O, widzicie, sobie popuszczą. Nie, że Ewa zacypa robia. Dej to, bier to. Karol Dawid po ponton. Jedziemy. Może to będzie ta dwumetrówka. No, ta tam chyba chyci życiówka, no. Dobre, jego taki, jego chyca zapisk. Tego chyci. Płynęmy po Sumla, jest w jakichś tam krzokach, nie wiadomo o co w ogóle chodzi do końca, ale na pewno było branie, na pewno zebrał linka. Robimy poświęcenie, Dawid wejdzie do wody i spróbuje z korzenia wyciągnąć rybę. I co tam widzisz, Dawidku? Jest ryba, bo mi wali pod nogę. Jest, nie? Ja jest ryba. No jest powlątany. To jest duży korzeń. Jest roz, odplątane. Czekaj, jeszcze drugi odplątany. Jest drugi roz odplątane. Nie wiem, czy to dobra strona go osiągnę. Właśnie też nie wiem, ale ci powiem szacun, nie? Czemu? Szacun za robotę. To jest poświęcenie, naprawdę szacun. Jak będę widział, że ona już odbiła, że płynie poza korzeń, nie, to już ci powiem. Staram się trzymać żyłkę naprężoną, żeby nie było jakichś innych wpadek. To jest poplątane. To jest duży korzeń. Duży jest, są duże, jak są... A nie idzie tego korzenia wyszarpać? Nie. To jest gruby korzeń. Bo ma tak wyżak od noga 30 centów. Takie, spróbujemy drugą stronę. Spoko. Spróbujemy drugą mamy stronę. Czas. Uwierz mi, mamy czas całą noc, możemy się z nim bawić. Jedem w drugą stronę. Jedem tak. Czekaj. Nie puściłem go. Roz. Teraz nie widzicie, ale my się cały czas obracamy. Obracamy się o 360 dwa. Stopni. Dawid tutaj szaleje. Obraca łódką. Zobaczcie, trzy. Co się dzieje, nie? Łódka się cały czas obraca. Znaczy łódka, ponton, co ja mówię. Ja nie wiem, trzeba to numer odpłątać. Ale jest powlątany fest. Jest duży korzeń. Korzenia. Ale nie da się wytargać, co? Nie da się wytargać, nie da się złamać w ogóle. To jest właśnie to, on zrywkę zerwał i poleciał po prostu w korzenie, nie? Musiał nurknąć, żeby to, czekaj, żeby to odplątać, ja się boję. Ja cię rozumiem, nie? Powiem ci jak co, to zostawimy to na rano albo coś. Bo to jest w pełni zrozumiałe, sytuacja jest taka, że
nie możemy ryzykować, żeby twoje życie się straciło albo coś, nie? Nie no, bez przesady, nie mam dna, nie mam dna, nie mam w ogóle, nie wiem jak ta rybka idzie, w którą stronę spopląta, no, nie luzuje mi się nic. Prędzej jeszcze czułek pod nogami, wiesz jako? Teraz nie czuję nic. I no czuję, że jest korzeń gruby. Czekaj, idzie tak. Tak, kółko. Wyluzuj mi ta żyłka, żeby go wiedział, kają na... Dobra, czekaj, muszę przerwać nagrywanie. Dawid, ona jest po... Ten, czekaj, Dawidku. Bieram do portu. Dawaj, ała, leży. Mam ta ryba, bo... ała. Ała, mamy ta ryba, poplątana, ale mamy ta ryba. Dobra, sumie. Mamy ta ryba. Plątała, dalej jest oplątana w tym korzeniu. Ale? Ryba jest na pontonie, ja jestem w wodzie, nie wiadomo co dalej. Patrzcie na mnie, nie? Leżę w pontonie, wpadłem przez rybę. Może sum nieduży, ale udało się wyciągnąć go. Dawid w wodzie poświęcił się, wpadł do wody, mówi, korzenia ją wyciągnę. Mamy suma, mamy suma! Dominik, jest taka sprawa, że nie mam na żyłka spoplątana. Płynę po nóż, odetniemy tego suma. No i wtedy będziemy dalej kombinować, bo na tą chwilę leżymy. I teraz, żeby wrócić, to musimy mieć nóż, żeby odciąć tą żyłkę, żeby uwolnić się od tego korzenia. Ale jest ryba. To jest najważniejsze, naprawdę. Daliśmy radę we dwóch, poświęcenie, nie? Patrzcie te światła z tyłu, nie? To jest cała ekipa, która czeka, żeby zobaczyć tego suma. Może nie jest duży, może 1,20 m, może coś takiego, ale jest sum. Ale ta przygoda, masakra, ta przygoda, wam powiem. Jest, jest, jest sum, patrzcie, leży tutaj, leży. Koło mojej nogi, ja cały mokry, wpadłem do pontonu, nie, nieważne, to jest wszystko nieważne, naprawdę, nie. Najważniejsze jest to, żeby Dawid po mnie wrócił teraz z nożem, odetniemy te żyłki, bo one mają wytrzymałości po 100 kilo. Mamy porządne żyłki przygotowane, plecionki. Uff, zimno mi się już robi. Cała kamera mi się trzęsie, no kurczę, jest zimna, naprawdę mi jest zimno. Jak wrócimy na brzeg z tą rybą, to będzie kocioł. Jak ja się cieszę, nie? Mamy rybę, mamy rybę. Tu już Dawid do nas płynie. Już go widać w oddali. Czekamy na nóż. Co jak co? Ale z nożem w ręce to się bardzo źle pływo. No wierzę ci, wierzę ci. Odetnij tą żyłkę już, bo ja musiałem wracać. Jesteś. Jest nóż, jest nasz Dawidek kochany, w końcu jesteś, wspólnie wyłowiona rybka. Utnij tą żyłkę, bo ten korzeń nas dalej trzyma, wiesz? Utnij to. Jest, wolność. Wracamy z rybką na brzeg. Dawid, nie, pokierujesz nas, czy muszę... Nie, no zwina nos. Dominik, ja ciągnę na brzeg, bo mu się nie chce wachlować, wiecie jak, nie? Nie, nie chcę się wachlować, przyznam się wam szczerze, trzymam kamerę, trzymam lampy, spoko, trzymam rybę, trzymam wędkę. Spoko jest, bo mam dno. Masz dno? Ja ledwo, ale mam. To czyli coraz lepiej. Adik, uratowaliśmy ci suma. Dziękuję wam bardzo. No, ale było poświęcenie, zobacz, ja cały mokry, Dawid się poświęcił, do wody wyszedł. Największe poświęcenie Dawida. Patrz, patrzcie tu, opaki pod nogą, patrz, jest tu. Daj ta wędka. Weź sobie wędkę, podaj mi rękę, wyciągnij starego. Killer, złaź ze mnie, killerku. Wyciągnij starego. Mamy suma, Karol. Powoli. Zobacz, leży w pontonie. Kocimy cię tego putuna. Ja? Ty, ja już odpłynę sobie może, co? No i mamy go. Jedną rękę potrzebuję do pomocy, panowie. Adik, trzymaj mocno ponton. I jest sum od Adika. Adik, chodź do mnie. Zaraz mi Adik, bo jest twój. No trochę mój. Trochę mój. Z naszą pomocą Adika sum. Jakby nie było, PZW Pszczyna, koło numer 44, licencja. Adik, idziesz w końcu. Ida! Mąż! Jego się zmarasza!
Tak. O syneczku! Mungo, chłopie, dziękuję wam bardzo! Daj mu dzióbka! Dawid, daj puśku! Ach, dziękuję wam bardzo, chłopie! Do mego namata, zmierzymy ja? To co? A mata już jest, ja? Jasne, już chłopaki przygotowali. Wszystko jest. Nie, znaczy nie będzie życiowy. O, cisza, nie będzie życiowy, ale będzie metr pięć. Metr pięć. Tak, o. Adik. Metr pięć jak Adik w kapeluszu. Super! Brawo panowie! Przytul się do tego śluzu, przytul się! Możesz go do tego śluzu, tego słu. Wywiozłeś sobie fajnie, widzisz? Dawidku, ciebie też dziękuję. Dawid, tutaj największe poświęcenie, zobaczcie. Zobaczcie, tutaj muszę pokazać Dawida. Największe poświęcenie buźka od małego rekinka. Ja sobie to za cicka, ja. Dzielmy jeszcze tak, kawka pijemy, a tu już czujemy. Słyszymy branie, leca do Sylwka, ale Sylwek był pierwszy przy wędkach już. Kaper. Coś małego. Sylwek, dać podbierak? Może, jak nogdzie. Szarpiesz tym, a niby to była dwudziestka, te Sylwek. No bo to jest dwudziestka, Adik. Było ci życzę. No, obej sobie, o. Może to Sylwek było. O. No. Dawaj. Daj wędka ci podyrża. Taką małą kruszynka. A tela pobudki zrobiła. No. Sylwek, ty spał? Dżymołek z małą, wiesz? Dżymołeś? No. Sylwek. A coś godo, Adi. Co to goda? Że mam go wziąć na żywca na suma. Nie uda ci go na żywca ani. Bo ja go zaraz wypuszczą do wody. Nie być żywo mnie. Ale piękny. Fajny. Niech rośnie. No. Dobra, wypuszczaj go tu. Gadka go wypuszczymy. Gratulacje. Kurwa, rynek. No i tej nie. Dzień dobry. Cześć Dominiku. Witamy. Co to za goście do nas przyjechali na Śląsk? Z Pomorza. A dokładnie? Z Tczewa. Z Tczewa, tczewski team wędkarski. No zobaczcie, wam tutaj pokażę teraz rejestrację, nie? Na sam Śląsk przyjechał Gdańsk. Jakby się ktoś zapytał, czy z małym rekinem można połowić? Pewnie, że można. Pewnie, że zawsze. Można, zawsze można. Jesteście? Jesteśmy, przyjechaliśmy. Witamy was. Będziemy serdecznie, panowie. Wyłączajcie silniki. Zapraszamy was na Śląsk. Siema chłopaki, przyjechaliście 500 km. Siema. Coś, jakieś leczo, chcecie zjeść? Zawsze. Zawsze możemy coś spróbować. No i wszystko na temat. Adi, dobry, kucharz to nam... Mistrzej. Branie. Jest! Jest sum! Ja. Tylko ściągnij mi to. Karol. Ja bym chyba zębami wyciągnął. Ja nie mam zębów, ale go wyciągnę. Ale mamy piękną rybkę. Jest. Was wszystkich serdecznie na szkółce, tak zwanej wakacyjnej, bo dzisiaj pierwszy dzień wakacji, prawda? I troszeczkę podszkolimy nie tylko młodzież, ale was. Jak zachowywać i obsługiwać się z rybami już złowionymi, bo pewnie mało tego macie. Na waszych szkółkach uczą was, jak łowić ryby, jak ją zapiąć, jak ją zaciąć, jak wyholować, ale pewnie mało kiedy widzicie, jak taką dużą rybą sobie później poradzić i co z nią zrobić. Jak widzicie, ta ryba wróciła do wody na sznurku. No bardzo, bardzo dziękujemy. Tylko, to minimalnie tak, żeby ona.